Ksiądz wypowiedział kilka mocnych słów nad trumną Pawła Królikowskiego. Zebrani na pogrzebie aktora nie mogli powstrzymać łez. Ksiądz w czasie uroczystości ostatniego pożegnania Pawła Królikowskiego wygłosił przemówienie, które wstrząsnęło tłumem. Z ust mężczyzny padło kilka mocnych słów. Obecni w świątyni bliscy i fani aktora nie mogli powstrzymać wzruszenia. Ksiądz wygłosił mowę nad trumną aktora. Pogrzeb Pawła Królikowskiego przyciągnął prawdziwe tłumy. Niezwykle lubiany aktor zmarł 27 lutego po długiej walce z chorobą neurologiczną. Aktor przebywał w jednym z warszawskich szpitali od grudnia 2019 roku. Trafił na oddział neurochirurgiczny tuż przed minionymi świętami Bożego Narodzenia. Rodzina oraz wielbiciele artysty do końca trzymali kciuki za jego powrót do zdrowia i pracy. Niestety, aktor zmarł w wieku 58 lat. Uroczystości ostatniego pożegnania Pawła Królikowskiego rozpoczęły się o 11.05 marca w kościele PW. W niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Warszawie. W trakcie ceremonii głos nad trumną aktora zabrał prowadzący pogrzeb ksiądz. Z jego ust padły słowa, które wywołały ogromne poruszenie wśród zgromadzonego tłumu żałobników. Jaki to wszystko ma sens, po ludzku nie rozumiemy. Człowiek, który mógł jeszcze żyć, tworzyć. Nie wierzę, że Bóg tak chce. Wierzę jednak, że Bóg zbawi Pawła, powiedział ksiądz. Słowa księdza wywołały łzy wśród żałobników. W dalszej części swojego przemówienia, duchowny zwrócił się w stronę dzieci zmarłego aktora. Paweł Królikowski osierocił piątkę rodzeństwa: Antoniego, Jana, Ksawerego, Julię i Marcelinę. Paweł przeminął, już go nie ma, nie wróci, odszedł do wieczności. Już go nie zobaczymy i nie usłyszymy jego głosu, nie rzucimy się w objęcia, żeby sobie przebaczyć. To boli, powiedział zamglony kapłan. Dzisiaj grzeje, jeden szczegół z pogrzebu Królikowskiego zadziwia. Dziennikarze zobaczyli, co żona aktora trzymała w ręku. Dwa. Na pogrzebie Pawła Królikowskiego pojawiła się osoba, której nikt się nie spodziewał. Wykonała wzruszający gest. Słowa duchownego niezwykle mocno wpłynęły na żałobników, a w wielu oczach pojawiły się łzy. Głos w trakcie pogrzebu zabrał również najstarszy syn artysty, Antek Królikowski. Głos młodego aktora łamał się ze wzruszenia. Pokazałeś nam, jak piękny jest świat i że nie ma rzeczy niemożliwych. Nigdy nie pokazywałeś, jak grać, ale pokazałeś, jak żyć. Sam doczekałeś się wnuka. Na pewno zostaniesz idolem Józka. Dla nas będziesz bohaterem na zawsze,
powiedział syn zmarłego artysty. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt 24. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.